Działamy, słuchajcie, będziemy robić lody do e-booka. Ocie, jakie to będą lody? I szarlotka. Szarlotka, no. Fajne. Polecanko. Moje ulubione. Ja też lubię. Wprawdzie chyba wolę z jagodami, ale z jabłkiem też jest super. Także to będzie szło zaraz do gara. A tutaj się już rozmrażają banany do lodów. Także niedługo. Jezus, jaki czarny już jest ten kielich. Mm. Ale słuchajcie, ten Vitamix, on ma już 5 lat i naprawdę ani raz nie zawiódł, a przechodził różne ciężkie próby, także polecam. Ale rabatu niestety na Vitamixa nie mam. Mam na Blendeka, mam na Kuwinksa, no to niestety nie, przykro mi. Teraz wyciągamy, żeby je zamrozić i żeby sobie piękne kulki potem zrobić. I w ogóle to jest przepis, który robi furorę, przynajmniej na moim Instagramie, więc mam nadzieję, że się spodoba wszystkim posiadaczom naszego e-booka przyszłego. Patrzcie się. Kwiecień, wiosna idzie. Piękna wiosna. Oli się pokazało wspomnienie sprzed roku i leżała i opalała się w słońcu. No cóż, każdy rok jest inny. To taka wysoka jesteś. To jest mój pomocnik przy zdjęciach takich z góry, powiedzmy. Tak, Ola pracuje przy kamerze. Życie Karła. Słuchajcie, nie jest to takie proste, jakby się wydawało, bo z ludami jest presja. Dlatego, że no, jabłko też jest presja, bo jak nie będzie zanurzone w wodzie, to zaraz ciemnieje. I trzeba wszystko szybko zrobić, żeby lody nie stopiły, żeby te kulki się nie rozpłynęły, żeby jabłka nie sciemniały. No, normalnie stres, jakich mało. Że chcesz się w stresie, nawet jak robi e-booka. Kurde, miałem to chyba wysuszyć, ale to mokre położę. Ale nie, przynajmniej się będzie błyszczało pięknie. Dla mnie najbardziej stresujące jest układanie tych szmatek. Mam wrażenie, że powinnam pójść na jakiś kurs, bo zawsze tak bardzo się stresuję i denerwuję tym wszystkim. Zawsze próbuję to ułożyć jakoś tak w artystyczny nieład. I mam wrażenie, że nigdy mi to nie wychodzi tak jak chcę, tak jak mam to w głowie. Tak, a potem przychodzę ja i wszystko zmieniam. Nie, nieprawda. Dzisiaj przyszedłeś i zmieniłeś na taką po prostu symetrię. Prostotę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, dobra, to co, jedziemy teraz tak. Wyciągamy lody, kładziemy, ozdabiamy, robimy zdjęcie. Tylko najgorzej, że tych zdjęć trzeba zrobić dużo po prostu. To nie jest tak, że od razu wyjmujesz i już robisz, tylko czasami trzeba pół godziny układać kompozycję, żeby wszedł tak, jak chcemy. I to no jest właśnie problem, bo nie ma na to czasu po prostu. Lody są naprawdę stresujące, nie spodziewalibyśmy się. Taki stres, ja nie wiem, czy to się psuje, czy to wygląda tak samo dobrze jak na początku. No, moglibyśmy to bardziej zmrozić, ale nie chcemy dokładać? Też pół dnia robić kurde jednego zdjęcia. Dokładać jeszcze? Nie, no bo teraz trzeba to posypać z cynamonem z góry jeszcze. Wiemy. Nie wyglądało. Poprawiam się, jednak to co pokazałem wcześniej to jest nic w porównaniu do tego. Masakra. Jak tak sypię gradem, to w jurcie kompletnie nic nie słychać. Jest strasznie głośno. Dzisiaj poruszymy sobie taki ciekawy wątek, trochę z innej dziedziny niż do tej pory. Mianowicie dostałem takie pytanie na Instagramie, co sądzę o oddawaniu krwi. Odpowiedziałem i okazało się, że ten temat zainteresował bardzo wiele osób, więc postanowiłem, że nagram o tym coś więcej, żebyście też mieli świadomość, jak to wszystko wygląda. I jakby tutaj trzeba też zaznaczyć, to co ja myślę o oddawaniu krwi, a to jakie to ma konsekwencje na nasz organizm, to są też dwie różne rzeczy. Ponieważ no, ja oczywiście jestem za tym, żeby pomagać ludziom. Jest to bardzo takie altruistyczne, oddawanie krwi na potrzebę innych ludzi, osób, które miały jakiś ciężki wypadek i po prostu potrzebują przetłaczania krwi, albo ludzi, którzy są bardzo ciężko chorzy i też potrzebują. I no jakby no nie mają skąd indziej wziąć tej krwi, więc no jeżeli ktoś jej nie odda, no to nie ma, po prostu ten człowiek umrze, więc jakby sama czynność oddawania krwi jest jak najbardziej taka humanitarna, pomocna i no jest okej. Tylko, że trzeba mieć też świadomość tego, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. To nie jest taka pomoc, która nie niesie ze sobą konsekwencji dla naszego organizmu, bo jest wręcz przeciwnie. To jest pomoc, ale my na tym cierpimy. Więc jakby pomagając innym, sami sobie robimy krzywdę. Dlatego w tym filmie chciałbym wam właśnie wytłumaczyć, no co się może wydarzyć. Tylko, że wiecie, to też jest taka kwestia tego, jak często ktoś oddaje krew. Czy to jest raz na rok, raz na kilka lat, czy systematycznie na przykład co pół roku. Nie wiem, jaka tam jest taka najczęstszy okres, kiedy można tą krew oddawać, ale na pewno kilka miesięcy musi być przerwy, bo organizm się musi zregenerować. Pamiętajcie, że to nie jest zwykłe skaleczenie, gdzie tracicie troszeczkę krwi. To jest pół litra krwi. Dla organizmu to jest bardzo, bardzo dużo. I teraz z perspektywy właśnie funkcjonowania naszego ciała, chciałbym wam powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli wy oddajecie krew.
a nie daj Boże, kiedy oddajecie ją systematycznie. Zwróćcie uwagę, że krew to jest substancja, która jest niezbędna naszemu organizmowi do funkcjonowania. Najbardziej niezbędna ze wszystkich. Jeżeli wy znaczną ilość tej krwi oddajecie, to wasz organizm na tym mocno cierpi. To nie jest tylko kwestia tego, że wasz organizm się zmęczy, że musi wyprodukować dużą ilość krwi, więc będzie osłabiony przez kilka dni. Jakby, gdyby było tylko to, to nie byłby to problem. Właśnie chodzi o to, że problem jest zupełnie gdzieś indziej. Zwróćcie uwagę, że nasz system odpornościowy cały czas panuje nad tym, co się w środku naszego organizmu dzieje. A wiecie, że mamy mnóstwo pasożytów, mnóstwo grzybów, mnóstwo pleśni, patogenów i wirusów. Jeżeli nasz organizm jest przez dłuższy czas osłabiony, to pomyślcie, co się dzieje. Wirusy nagle zaczynają się mocno rozwijać, patogeny zaczynają się panoszyć, grzyby się zaczynają rozwijać. Wszystko idzie nie tak. I teraz załóżmy, że ktoś oddaje krew systematycznie co pół roku. Wyobraź sobie, że na przykład taki ciężki okres dla twojego organizmu po oddaniu krwi trwa 2-3 miesiące, załóżmy. Bo to nie jest tylko to, że on wyprodukuje tą krew z powrotem i wszystko jest ok. On teraz musi nadrobić te wszystkie zaległości, czyli znowu zwalczyć te wszystkie patogeny, wirusy, które się zaczęły rozmnażać i wymknęły się spod kontroli. On znowu musi z nimi walczyć. Więc jeżeli oddajecie krew systematycznie, to właściwie wprowadzacie organizm w stan ciągłej walki, ciągłego osłabienia, co z perspektywy czasu będzie powodowało, że ten system odpornościowy będzie spadał, aż w końcu już nie będzie w ogóle w stanie zapanować na tym, co się w nim dzieje. Więc chciałbym, żebyście też rozumieli właśnie, jak to działa i szczególnie zwrócili uwagę na to, żeby nie robić tego zbyt często. Jeżeli chcecie oddawać krew, jeżeli chcecie pomagać innym, to spoko, ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast miejcie też na uwadze wasze zdrowie, bo to nie jest tak, że pomagacie innym, krzywdząc siebie, bo to nie jest żadna pomoc. Bo jakby nie było to krzywda dla kogoś, i tak jest. Nie chodzi o to, żeby pomagać innym, a samemu się wykończyć, bo pomagać innym możecie tak długo, dopóki wy jesteście w dobrym stanie. Tak? Więc szczególnie uważam, że trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. W jakim stanie ty jesteś zdrowotnym, kiedy oddajesz krew? Jeżeli jesteś, uważasz optymalnie zdrowy, kompletnie nic ci nie dolega, masz mnóstwo sił i tak dalej, to myślę, że bez problemu możesz oddać krew raz na jakiś czas. Na zasadzie raz na 2 lata. Nie proponowałbym robić tego częściej, bo naprawdę z perspektywy czasu może się okazać, że zrobicie sobie tylko krzywdę. Natomiast jeżeli masz problemy zdrowotne i już czujesz się lekko chory, a no, takie wstępne badania pozwolą ci oddać krew, no to grubo bym się nad tym zastanowił, naprawdę. Dlatego, że jeżeli ty już chorujesz i oddasz krew, co no, bardzo mocno osłabi twój organizm i kompletnie pozbawi go kontroli nad tym, co się do tej pory działo, to może się okazać tak na przykład, że wirus, który powoduje twoją chorobę, tak bardzo rozpanoszy się po twoim organizmie, że już nie będziesz w stanie nad nim zapanować. I oddasz krew raz, drugi, trzeci i może się okazać, że na wiele, wiele lat twoje zdrowie się mocno posypie. Więc trzeba by było znaleźć tutaj taki balans pomiędzy pomaganiem innym, a zadbaniem o swoje zdrowie. No bo wiecie, jaka jest zasada. No, możesz pomagać komuś tak długo, dopóki ty jesteś zdrowy. Jeżeli się sam rozchorujesz, to teraz ty będziesz wymagał pomocy. Więc to nie chodzi o to, żeby pomagać innym, samemu się rozchorować, po to, żeby ktoś potem musiał pomagać tobie. To jest takie błędne koło. My musimy dbać o to, żeby nasz styl życia był jak najbardziej zdrowy, żeby nasze ciało jak najlepiej funkcjonowało i wtedy od czasu do czasu możemy pomagać innym kosztem siebie. I nie będzie to miało jakichś większych skutków ubocznych. Ale jeżeli my będziemy non-stop eksploatować swoje ciało, cały czas uwydatniać je na jakieś osłabienia i walkę z tym, co się wymknęło spod kontroli, to tak naprawdę no, z perspektywy czasu no, zrobimy sobie krzywdę. Fakt, pomogliśmy komuś, no ale pytanie, czy to jest jakby dobra metoda, pomagać innym robić krzywdę sobie. Dlatego właśnie chciałbym wam to wytłumaczyć, żebyście rozumieli, jak to wszystko działa i żebyście podejmowali po prostu świadome decyzje. Także podsumowując to pytanie, co uważam na temat oddawania krwi, uważam tak, że jest to oczywiście bardzo fajna rzecz, że komuś pomagamy, ale jednak trzeba by było też spojrzeć na to z dużym dystansem i nie robić tego w momencie, kiedy sami jesteśmy osłabieni i nie robić tego zbyt często, żebyśmy nie dopuścili do przyszłej swojej choroby. Więc balans i róbmy to wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę zdrowi. Wtedy zarówno pomożemy komuś innemu, jak i nie zrobimy wielkiej krzywdy sobie, więc jak to wszystko w życiu musi mieć swoją harmonię, tak, żeby nie była szala przeważona ani na jedną, ani na drugą stronę. Także tak ja to widzę osobiście, być może ktoś ma inne zdanie, inaczej to rozumie. Możesz się podzielić komentarzem poniżej. Możemy oczywiście na ten temat podyskutować. To jest moja opinia według mojego rozumienia tego, jak funkcjonuje organizm. Także to tyle. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!